Witajcie na kanale Muzu Edukacja. Dzisiaj gościmy tutaj Marcina, który... Witam serdecznie. Cześć, cześć. To może opowiedz, czym się zajmujesz i w jakim celu tutaj się spotkaliśmy, może tak o. Czym się zajmuję? Od 4 lat wspólnie z moim kolegą Wojtkiem Czyżykiem organizujemy w Polsce Bloodstock Metal to the Masses. Jest to konkurs pozwalający polskiemu zespołowi wystąpić na scenie brytyjskiego festiwalu Bloodstock obok wszystkich największych zespołów, bo w tym roku będzie Megadeth. Będziemy mieć polskich przedstawicieli Decapitated i pierwszy raz hejt na tym festiwalu. Konkurs odbywa się w Polsce już po raz 4. Do tej pory wszystkie eliminacje oraz finały odbywały się w Bielsku, lecz w 2023 roku pozwoliliśmy sobie troszeczkę poszerzyć tą formułę i w 2023 roku zahaczyliśmy w Polsce aż o 5 miast konkursowych i oraz tym razem w Chorzowie w klubie Leśniczówka będziemy mieć finał. Okej, okay, czyli w Chorzowie tego 10, tak? 10... Tak, 10 czerwca w klubie Leśniczówka będziemy mieć finał tego konkursu. Na temat zespołów i składu na pewno porozmawiamy za chwileczkę. Okej, okay, czyli pięć koncertów, że tak powiem, 5 konkursów. Wiem, że teraz będzie 27 maja kolejny, w sensie ten przedostatni, tak? A nie, przepraszam, 8 czerwca, 10 jest finał, 27 jeszcze będzie, tak? To znaczy, może wróćmy się trochę do historii, bo to już jest za nami. W marcu odbyły się 2 półfinały, jeden w Łodzi oraz drugi we Wrocławiu, gdzie jako, że ten zespół przyciągnął nie tylko naszą uwagę, ale też brytyjskiej sceny, gościliśmy jako headlinera naszych konkursów Hostie. Oraz gościnnie w Łodzi wystąpił Remo ze swoim Sacriversum oraz Moira, która ostatnio nagrała płytę dla niemieckiej wytwórni. We Wrocławiu jako headliner oprócz Hostii wystąpił jeden z najbardziej znamienitych polskich zespołów Quo Vadis. Wracając do Łodzi, w sesji konkursowej w Łodzi wystąpił Smoke Reich i Awersja, gdzie w Łodzi do finału w Chorzowie przeszedł zespół Smoke Ride. Za to we Wrocławiu wystąpił Synapsa, Sarang, Head Up. We Wrocławiu jury wybrało zespół Sarang. A tak jak mówisz, 27 maja w klubie Wudu w Warszawie odbędzie się kolejny półfinał Bloodstock Metal to the Masses Polska i tym razem jako nasz headliner oczywiście ponownie wystąpi zespół Hostia, a jako gość specjalny konkursu Jesus Christ El Suicide, który też w tym roku wydał swoją nową płytę. W etapie konkursowym będziemy mieć zespół BHP, Dead Point, Axe Crazy i Nenufar. Okej, okay. Ja przyznam szczerze, że z tych wszystkich zespołów na razie ten Jesus Chrysler Suicide słuchałem. No powiem, że niektóre kawałki aż są dla mnie za mocne, ale niektóre są całkiem świetne, nie? Także, ale będę dalej studiował ogólnie tą muzykę tutaj tych zespołów, no bo jest czego słuchać tutaj, nie? Także... No jest czego słuchać, szczególnie, że to jeszcze nie koniec, bo dzień później, czyli 28 maja, przenosimy się tym razem do Krakowa. O. I tutaj, tak, to jest kolejny półfinał. Możemy powiedzieć dość folkowa impreza, bo tutaj co-headlinerem naszego konkursu będzie Czarny Bez oraz jeden z moich ulubionych polskich zespołów na obecnej scenie, Palepacz.
W wersji konkursowej wystąpi Kronika, Nić Ariadny i Severan Develers. To jest 28 maja, Garaż Pub Kraków. Czyli tak. Generalnie w tych konkursach to jest potężna baza zespołów, bo naprawdę wymieniłeś tu ich mnóstwo w sumie, nie? No, powiem ci szczerze, że do konkursu Bloodstock Metal to the Masses Polska 2023 zgłosiło się 130 zespołów. I to jest i tak nie wszystko, i nie wszystkie zespoły, które obserwuję na scenie, które się pojawiają, biorą udział w innych konkursach, koncertują. Więc trzeba tu powiedzieć, że nasza scena muzyczna jest naprawdę bardzo mocna i bardzo, bardzo ciekawa dla potencjalnego słuchacza muzyki. No powiem ci, że mnie zaskoczyłeś trochę, bo nie wiedziałem, że w tym gatunku w Polsce jest aż tyle tego, nie? Bo jakby ja się poruszam bardziej może w zagranicznej, poza tym tutaj Damiana nie ma, ale Damian się bardziej zna na zespołach, bo właśnie na Moirę chyba chciał jechać do Wrocławia, ale coś mu tam nie wyszło. Ale no ja nie wiedziałem, że tego jest aż tyle, także no mam następne pół roku słuchania. Ja myślę, że aby przestudiować te wszystkie zespoły, które do nas zgłosiły się, to trzeba przynajmniej roku, a nie pół. Ale tutaj mam dla ciebie jeszcze kolejną ciekawostkę, zanim przejdę do finału, bo to jeszcze nie koniec. Dwa dni przed finałem w Chorzowie, w Katowicach, będziemy mieć ostatni półfinał, gdzie zaprosiliśmy jako headlinera łódzkie Sacriversum. Jest to 8 czerwca, czwartek, z tego co pamiętam. Remo zgodził się wystąpić na naszym koncercie. Bardzo cieszę się, że Remo z razem z Sacriversum wrócili na scenę, bo od wielu, wielu lat byłem wielkim fanem tego zespołu i bardzo lubię ich muzykę. W Katowicach poza, a w części konkursowej w Katowicach, muszę zależeć do ściągi, bo jest tego naprawdę bardzo dużo. Jasne. No, sam, jak sam zauważyłeś, liczba zespołów jest naprawdę ogromna. No ponad setka to jest coś, nie? Jednak. Tak, to jest bardzo dużo. Poza tym no też spamiętać te wszystkie nazwy tutaj, to jest dużo. Wracając do Katowic, Exul, trash metalowa, Ultra Killer, który jest zaskoczeniem dla nas. Deadly Vision i Amon to cztery zespoły, które będą walczyły o finał. Dwa dni później w Chorzowie, a mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani metalem, trash metalem oraz muzyką metalową w Polsce będą bardzo, będzie im się bardzo podobało, że udało nam zaprosić się prekursora trash metalu Artillery, duński zespół, który w Polsce występował już kilkakrotnie oraz powracającą na scenę ikonę polskiego industrialu Agresive 69. Okej, no czyli warto tam być.
No my niestety na te Katowice i tego 27 maja nie jesteśmy w stanie dotrzeć, no bo 27 maja jesteśmy na innym koncercie, a no 8 jesteśmy na weselu u przyjaciela, także niestety na razie się zastanawiamy nad tym Chorzowem, czy się wyrobimy czasowo, nie? Bardzo by było mi miło was spotkać tam, no mam nadzieję, że będzie dobry koncert. Chłopaki z Agresywy 69, rozmawiałem z Tomkiem Grocholą, powiedział, że jest bardzo, nie powiem podekscytowany, ale bardzo czeka na ten występ. Dobra, to powiedz mi, jak trudno coś takiego organizować? Może tak nie jakieś szczegóły, no bo to wiadomo, każdy ma swoje know-how jakieś tam, ale czy to jest naprawdę trudno coś takiego robić? Bo jednak takie imprezy to... No, powiem no. Szczerze, że na pewno wymaga to czasu. Te 4 lata doświadczeń przy Bloodstock Metal to the Masses w Polsce, kiedy robiliśmy to w Bielsku Białej, pozwoliło nam nauczyć się pewnych rzeczy. Powiem szczerze też, że muszę ogromnie podziękować wszystkim polskim mediom undergroundowym, wam, wszystkim portalom, do których zwróciłem się. Chyba nikt nie odmówił. Każdy jest zainteresowany współpracą, wspomnieniem, napisaniem wywiadu, recenzji, więc tu jest największa siła jest w was jako mediach, bo to wy robicie to, że ci ludzie o tym wiedzą i przyjeżdżają na te koncerty, kupują bilety, to wy promujecie zespoły i my jesteśmy tylko jakimś tam małym ogniwem. A czy łatwo to organizować? Powiem szczerze, że ja to robię wszystko z Anglii. Mieszkając w Anglii organizuję to imprezy w Polsce. Więc jest to na pewno czasochłonne, ale jak widać, daje się to zrobić. Oczywiście na każdym koncercie mamy stage managera. Mamy też osoby, które są lokalne, które pomagają nam tam z kwestiami plakatowania, od którego się obecnie odchodzi. Mamy tam kilku znajomych, którzy zajmują się nam troszeczkę social mediami, gdzie tam te informacje pojawiają się. No też trzeba ogromnie podziękować, muszę podziękować zespołom, które ogromnie zaangażowały się, informując swoich fanów, bo to oni głównie tworzą content tej imprezy. To ludzie przychodzą na nich, ludzie przychodzą ich słuchać, ich oglądać. My tam, tak jak mówię, my tam jesteśmy tylko jakimś tam małym ogniwem, które to posklejało wszystko razem i jest. No tak, ale takim małym ogniwem, bez którego by się to nie odbyło tak naprawdę, także szacunek. A skąd w ogóle pomysł na to, żeby to robić może? O, tak origin taki jakiś. Pomysł urodził się u Wojtka 4 lata temu, kiedy pojechał na pierwszy festiwal, spotkał się tam z organizatorami. Zobaczył, że taka impreza odbywa się w Anglii, bo w Anglii jest około 30 finałów, czyli jest to cała, powiedzmy, bardzo duża machina branży muzycznej, która jest wokół festiwalu. I uzgodnił z organizatorami, że Polska może dostać taki slot, że będzie możliwość zaproszenia zespołów. No i potem sukcesywnie co roku z małą przerwą na pandemię oraz rok później za każdym razem udaje się nam ten jeden polski zespół wysłać do Wielkiej Brytanii, aby zaprezentował się, nawiązał kontakty, no zaczął istnieć na tej w tej branży. Okej. Fajnie generalnie. Fajna inicjatywa, no bo jednak promowanie wszelkiej właśnie kultury, muzyki, a no moim zdaniem jest naprawdę wspaniałe, no bo jednak muzyka łączy ludzi, a nie dzieli, tak jak w przypadku na przykład polityki, nie? No to wiesz, no oczywiście, że muzyka jest na pewno ciekawsza, dużo ciekawsza i dużo bardziej interesująca niż polityka, więc, ale na chwilę obecną jest to tak trudny rynek, szczególnie po pandemii, po tych wszystkich czasach, wiadomo, że mamy bardzo dużo koncertów, konkurencja jest bardzo duża i zespoły tylko naprawdę, które są ciekawe, innowacyjne albo jakieś interesujące, wybijają się i osiągają sukces globalny. Mhm.
Powiedz mi tak mniej więcej, tak szacunkowo, ilu ludzi przychodzi na takie koncerty, te konkursowe na przykład, nie? W Polsce oczywiście, no bo przypuszczam, że w Anglii jest to dużo, dużo większa ilość, nie? Nie, liczby osób, które przychodzą na koncerty, wahają się od 50 do 100. W Łodzi osiągnęliśmy sold out, już nie byliśmy w stanie nikogo wpuścić do klubu, bo to był mały, to też fakt, no ale trzeba przyznać, że 100 osób na koncercie w Polsce, no to na totalnie undergroundowej jakiejś imprezie, no to jest jakiś tam już mały sukces. Liczymy, że Warszawa i Kraków nas nie zawiodą, szczególnie, że Warszawa, no Hostia to jest zespół, który bardzo mocno pchnie się na rynku branży muzycznej polskiej, występujący na wielu festiwalach, a mamy też reprezentantów sceny warszawskiej, zespół BHP, który do tej pory, szczerze mówiąc, zawojował umysły tutaj nasze jury, jeżeli chodzi o Warszawę. Jesteśmy bardzo ciekawi, co ten zespół zaprezentuje na żywo. To jeszcze takie pytanie, czy te zespoły jak grają, tak? No bo to jest tak, no może tak, przejdziemy jakby, bo to jest półfinał, tak? I te zespoły grają potem w samym finale i z finału wychodzą dalej, tak? Zespoły grają w półfinale, z finału, z każdego półfinału wybieramy po jeden, który wystąpi 10 czerwca obok Artillery i Aggressive 69 w Chorzowie. A spośród zespołów występujących w Chorzowie wybierzemy jeden, który pojedzie do Wielkiej Brytanii. Okej, okay. I właśnie, bo przez to dążę do pytania, jak duży repertuar zespół musi przygotować na taki występ? Czy to jest po jednym kawałku, że oni grają, czy na przykład, nie wiem, po 3-4? Każdy zespół otrzymuje 30-minutowy set. Ale tak jak wszyscy mnie pytają, dlaczego te zespoły? Bo my te zespoły oceniamy od momentu, kiedy one się zgłosiły. Jak koncertują, jak prezentują się w social mediach, jak często wydają płyty, gdzie grają, jak grają. Obserwujemy ich od momentu, kiedy wybraliśmy te wszystkie zespoły do tych wszystkich półfinałów. Analizujemy, czy te zespoły są gotowe, aby pójść krok dalej, bo sam występ na finale i wyjazd do Wielkiej Brytanii na festiwal ma być tylko takim punktem zapalnym dla tego zespołu, że tak, idziemy dalej, robimy coś dalej. Wtedy działamy, tworzymy już, będziemy próbować, do tej pory nam się to nie udawało, ale w tym momencie pracujemy nad tym, aby takie zespoły koncertowały po Polsce, abyśmy wspólnie z polskimi albo zagranicznymi promotorami organizowali tym zespołom trasy koncertowe, więc za tegorocznym półfinałem naprawdę jest duży bek rzeczy, które będą się działy dla takiego zespołu, jeżeli ten zespół będzie oczywiście zainteresowany pchaniem się dalej i pokazywaniem się nie tylko na polskim rynku. Czyli to nie jest taki idol, że przychodzi tam, zaśpiewa sobie piosenkę i tyle, tylko rzeczywiście fajnie, śledzicie całą jakby karierę zespołu i wtedy to też ma wpływ na finalną ocenę. No, tak, to nie jest idol, że śpiewasz jedną piosenkę, tutaj musisz się zaprezentować, musisz muzycznie się zgadzać, musisz wiedzieć, jak się zainstalować szybko, bo czas instalacji jest określony na każdym festiwalu, są to krótkie interwały czasowe, więc musisz być dobrze zorganizowany, musi się muzyka zgadzać, merch. No wszystko musi tutaj zagrać, aby poskładając te wszystkie małe klocki do kupy, osiągnąć taki zespół, który będzie gotowy, aby reprezentować nas na rynku angielskim. Okej, okay. To jeszcze takie pytanie, może zabawne, może nie, ale pytanie, czy te zespoły wszystkie grają na trzeźwo, czy gdzieś tam czasem... Nie wszystkie. Czasami zdarza się też, że zespoły są pod wpływem różnych środków polepszających lub czasami pogorszających ich performance, no ale to jest, że tak powiem, życie artysty. Sami dobrze wiemy, jak wyglądały koncerty Ozziego czy Motley Crue, kiedy oni byli na początku swojej kariery. No tak, tak. I później przez długi czas też, no potem jak już nie mogli, no to wtedy może zastopowali trochę, chociaż kto wie, czy nadal nie używają niektórzy, nie? Myślę, że na pewno pewne używki są dalej w ciągłym obrocie.
Dobrze, a powiedz mi, kluby, w których urządzacie te konkursy, no trudno było się z nimi dogadać, czy bardzo chętnie, że tak powiem, się zgodzili na takie eventy? Powiem szczerze, że kluby, w których w tym roku organizujemy te wszystkie koncerty, pierwsze rozmowy podjęliśmy na ten temat już w październiku roku ubiegłego, więc te kalendarze były otwarte. Tak, kluby są zainteresowane, ponieważ to daje im coś nowego, coś jakiś powiew nowych klientów, więc tutaj jest część klubów też mieliśmy zabukowane na rok pandemiczny, więc to też żeśmy przerzucili, że po prostu tylko żeśmy uzyskali formę współpracy daty, aby się to każdemu zgadzało. Każdy, myślę, event jest ciekawy dla klubu, bo daje im przegląd, co się dzieje na rynku, a poza tym też sprowadzając jakieś nowe produkty, nowe zespoły, nowych ludzi do tego klubu, pokazujemy też, jak wygląda klub, prawda? Okej. Wspomniałeś o tym, że powiedzmy, jeżeli wygra ten zespół, ten finał polski, to jest bardzo duża szansa dla tego zespołu. A czy powiedzmy, jeżeli na przykład finalista wygra, pojedzie do tej Anglii i nie wiem, no, zrobi jakąś tam karierę, ale się okaże, że gdzieś tam inne zespoły, które odpadły trochę wcześniej, na przykład zaczynają robić karierę, czy nadal mają jakąś szansę z wami współpracy też? Jedynym rzeczą, która zamyka drogę do. Znaczy tak, współpraca jako z nami, z organizatorami, zawsze jest otwarta. My jesteśmy chętni. Mamy już pewien plan na 2024, jak wykorzystać wcześniejszych zwycięzców naszego konkursu. Zespoły, które brały udział w wcześniejszych edycjach. Ale jedynym rzeczą, która zamyka zespołowi możliwość udziału w Bloodstock Metal to the Masses Polska oraz w Wielkiej Brytanii i na całym świecie, bo podobnie w Norwegii i w byłych krajach byłej Jugosławii, to zespół nie może mieć kontraktu płytowego z żadną wytwórnią. Oczywiście nie mówimy tu o headlinerach, czyli gościach specjalnych konkursów, ale wzięcie udziału w samym konkursie zespół nie może mieć podpisanego żadnego kontraktu płytowego. Czyli jeżeli tej edycji na przykład im się nie uda i chcą startować za rok, ale nie mają podpisanego kontraktu, to mają jakąś szansę, czy już? Tak, oczywiście. Tutaj bardzo dobrym przykładem jest zespół Sarang, który przeszedł do finału z Wrocławia. Oni zgłaszali się, z tego co pamiętam, 3 czy 4 razy, no ale dopiero gdzieś za czwartym razem to się już tak poskładało, że doszliśmy do wniosku, że tak, ten zespół już jest teraz gotowy. No. Pokazali we Wrocławiu, że są naprawdę dobrym zespołem. Serdecznie każdemu polecam przesłuchanie muzyki. Jest to bardzo ciekawa muzyka. Chłopaki robią ciekawe rzeczy wokół siebie. Trzeba tutaj wspomnieć też, że po każdym koncercie robimy małe review z takim zespołem. Dlaczego się zgłosił? Mamy pewien zestaw pytań, które prosili nas organizatorzy Bloodstocku, aby zapytać taki zespół. No i po tym, jak Sarang przesłał nam swoje materiały w odpowiedzi na pytania, znalazło się to na głównej stronie Bloodstock Festiwalu na Facebooku, gdzie zasięgi są na poziomie 170 tysięcy ludzi, więc jest to krok jakiś, gdzie ten zespół już tam gdzieś dotarł do nowych ludzi, bo ktoś po takim wywiadzie na pewno sobie sprawdził, kto to jest, dlaczego tutaj mamy możliwość oglądania go na ich Facebooku, na Facebooku festiwalu. Rozumiem. Okej, to jeszcze takie pytanie może, bo właśnie mi naszło to, bo jako, że nie mają jakby kontraktów podpisanych, też pewnie większość nie wydała jeszcze płyty w takim razie. I teraz jak znaleźć, czy te zespoły mają Spotify'a, są na YouTubie, gdzie można ich też przesłuchać, bo jednak też może dzięki temu filmowi gdzieś tam ktoś zacznie ich słuchać, mimo że nie będzie na przykład na koncercie. Ja powiem tak, że teraz wydanie płyty nie zawsze wiąże się z podpisaniem kontraktu. Bardzo dużo zespół wydaje tak zwane self-release, czyli wydają płytę sami. Oczywiście większość tych zespołów mają bardzo mocno rozbudowane wszystkie Spotify, Tidale, YouTube, Facebooki, Instagramy, czy nowe w jakieś formy komunikacji, jak TikTok teraz. Twitter jest w Polsce niepopularny, co mnie bardzo dziwi, bo to dosyć ciekawa rzecz, gdzie można szybko wszystkie rzeczy przeczytać.
Ale tak, oczywiście, wszystkie te zespoły, które brały udział w konkursie, mają te wszystkie formy, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tą muzyką, chce posłuchać czegoś nowego, a nie tylko klasyków, czyli rzeczy, które wszyscy znamy, a szuka nowych rzeczy, nowych doświadczeń, może te zespoły poprzez naszego Facebooka znaleźć i dotrzeć do ich wszystkich social mediów. Okay. Spróbowaliśmy też, a tutaj przy okazji spróbowaliśmy też w tym roku przedstawić wszystkie 130 zespołów, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, jakie zespoły zgłosiły się, może ktoś ma inne zdanie, powinniśmy i wybrać inne zespoły. No niestety tak żeśmy zdecydowali, ale na naszym Facebooku, jeżeli przeskroluje, tam znajdzie wszystkie 132 zespoły z opisami, social mediami i informacjami na temat tych zespołów. Okej. Myślę, że możemy też coś tam podlinkować i u nas pewnie na grupie też udostępnimy post związany właśnie z tymi zespołami, żeby też ludzie mogli bardziej do tego dotrzeć. No i kolejne pytanie. Czy w tym festiwalu i w tych konkursach jest coś, co może zainteresować ludzi, którzy w sumie nie interesują się metalem? Bo jest to dosyć, że tak powiem, środowisko, które... No ludzie, którzy słuchają, nie wiem, powiedzmy rapu, powiedzmy jakiegoś tam elektronicznej muzyki, trochę się metalu boją, bo to jest mroczne, bo to jest teoretycznie trzy akordy, darcie mordy i tak dalej. Więc pytanie, jak wiesz, można zainteresować jeszcze innych ludzi takimi wydarzeniami? Tak. Odpowiem na to pytanie w ten sposób. Muzyka metalowa miała swój taki bardzo, powiedzmy, wesoły czas, kiedy pojawił się nu metal. I to było... Były rapy, były industriale, były te wszystkie rzeczy jak Korn, Limp Bizkit, trochę Slipknot. Mhm. I w naszym konkursie staraliśmy się znaleźć przegląd rzeczy ciekawych, świeżych. Nie tylko, tak jak ty wspomniałeś, trzy akordy i darcie mordy, ale tutaj przełamaniem tego właśnie trzy akordy i darcie mordy mogę znowu wspomnę o zespole BHP z Warszawy, który jest naprawdę świeżym, za bardzo fajną muzyką z kobietą na wokalu, a każdy, kto lubi coś nowego, zapraszam do posłuchania zespołu Ultra Killer. Będzie to totalnie coś nowego. Ktoś, kto pomyśli, jak taki zespół może brać udział w konkursie metalowym. Ja osobiście uważam, że to jest coś nowego i bardzo, bardzo ciekawego. Mhm. A powiedz mi jeszcze w kwestii organizacyjnej, jak te zespoły przyjeżdżają, rozumiem, że cały sprzęt muszą też mieć swój w postaci swoich instrumentów i tak dalej. Czy macie jakieś wynajęte, powiedzmy, nie wiem, zapasowe, że jak coś by się stało, to mogą zagrać na innych instrumentach. Wiadomo, że normalne, profesjonalne zespoły mają całe zaplecze i to się nigdy nie zdarzy, ale pytanie, czy w przypadku takiego konkursu jest w ogóle coś takiego, czy wszyscy mają tylko i wyłącznie swój sprzęt? Tutaj muszę podziękować oczywiście naszemu headlinerowi do tej pory w koncertach w Wrocławiu, Łodzi, w Warszawie, zespołowi Hostia, który udostępnił swój backline. Niestety na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie żadnemu z artyście zaoferować naszego backline'u ze względu na to, że my też na te koncerty przylatujemy specjalnie, więc przyjeżdżamy specjalnie, więc nie posiadamy takiego odpowiedniego zestawu muzycznego. Oczywiście, że jesteśmy przygotowani na naszych headlinerów w Chorzowie, no bo tam to my będziemy, jak to powiem, świecić oczami, jeżeli coś się stanie, więc tam jesteśmy przygotowani technicznie. Mamy specjalną firmę, która będzie nam udostępniała cały backline dla headlinerów, ale niestety każdy zespół jadący na taki konkurs, jadący na festiwal do Anglii, musi mieć tą świadomość, że jedzie ze swoimi instrumentami. Też oczywiście bierzemy to pod uwagę, że jeżeli się coś stanie na takim konkursie, no to ten zespół będzie miał inną jakąś tam skalę oceny, będziemy to jakoś inaczej na to patrzeć, ale jednak zespoły muszą mieć swoje instrumenty, muszą one być przygotowane odpowiednio, aby taki 30-minutowy set zaprezentować jury. Mhm. Okej. Okay. W sumie to dosyć wyczerpaliśmy tutaj kwestie, o które chciałem spytać.
Zastanawia mnie jeszcze kwestia, bo jeżeli to będzie kontynuowane rok w rok, w którym momencie mogą się skończyć zespoły? Czy one tak powstają jak grzyby po deszczu, czy w pewnym momencie, Wiesz nie co? wiem. Ja przepraszam, że ci przerwę, ale chciałbym tu nadmienić, że może 10 zespołów zgłosiło się do nas ponownie od 4 lat, czyli generalnie mamy co roku jest ogromny wysyp zespołów nowych, ludzi, którzy próbują swojego szczęścia, próbują, mają jakieś wizje i koncepcje na tworzenie muzyki. Wiadomo, że tylko ci najtwardsi, ci powiedzmy najlepsi osiągną sukces albo zostaną zauważeni, ale myślę, że na brak artystów w Polsce nie możemy narzekać. Rozumiem, rozumiem. No okej, myślę, że tutaj możemy zakończyć te pytania, bo myślę, że tutaj przedstawiliśmy dosyć jasno koncepcję tego wszystkiego. No oczywiście moglibyśmy o całej historii Bloodstocka w Anglii pogadać i tak dalej, się dowiedzieć, ale myślę, że tutaj bardziej ludzie chcą się dowiedzieć, co się dzieje w Polsce. A możemy kiedyś na przykład, jeżeli byłbyś chętny, zrobić może odcinek o Anglii, jeżeli chciałbyś taką historię opowiedzieć, na przykład całego festiwalu, jak się zaczął gdzieś tam, jeżeli znasz, ewentualnie możemy coś takiego zorganizować. No, bardzo, bardzo, bardzo chętnie, jeżeli tylko będzie kiedyś na to czas i możliwości, bardzo chętnie porozmawiałbym o festiwalu, no bo staram się od kilku lat współdziałać razem z organizatorami w tej kwestii części polskiej. No ja generalnie na koniec chciałbym podziękować Tobie za zaproszenie do tego krótkiego wywiadu. No to jest przyjemność dla nas także. Zaprosić wszystkich Waszych fanów, osoby, które są zainteresowane muzyką metalową, albo nawet jeżeli się jej boją, to przyjść na koncert w Warszawie, Krakowie i Katowicach. Oczywiście muzyka industrialna w Chorzowie w postaci Aggressive 69. Zapraszam serdecznie. Chciałem podziękować wszystkim polskim mediom, które, tak jak już wspomniałem, bardzo pomogły nam w tym roku. Zapraszamy razem z Wojtkiem na każde koncerty. No na koniec taka mała wisienka na torcie. Gościem specjalnym jury w Chorzowie będzie Tony Dolano, wokalista Venom Inc., który kiedyś był wokalistą Venomu, więc każdy fan metalu na pewno będzie zainteresowany przyjazdem na koncert, będzie miał okazję z nim pogadać, podpisać materiały. Tony jest bardzo fajnym gościem, bardzo fajnym, dostępnym człowiekiem, więc będzie to na pewno miły wieczór dla każdej osoby, która przyjedzie do Chorzowa 10 czerwca. Rozumiem. Okej, okay, no to dziękuję bardzo też za wywiad i za poświęcenie czasu. No i jako Muzeum Edukacja też zapraszamy do całej, że tak powiem, śledzenia całego festiwalu. No i jak ktoś oczywiście chce uczestniczenia w tym, no bo myślę, że warto, naprawdę.